rozpoczynamy w końcu sezon RSMP 2016. 5 miesięcy przerwy tak naprawdę. Mhm. Nie zardzewiałeś przez ten czas? No w tym roku muszę powiedzieć i przyznać, że chyba trochę tak. W poprzednich latach udawało się sporo i w zimie testowaliśmy i przed sezonem też sporo. W tym wypadku jakby z uwagi na to, że do tego samochodu nie mamy po pierwsze i zestawu na śnieg, kół, felk i tak dalej. Druga sprawa, że też jakby obowiązki służbowe od początku roku dość mocno byłem jakby w to zaangażowany, więc tydzień temu pierwsze testy przed rajdem i to w zasadzie tyle, więc no myślę, że ten feeling jeszcze nie jest na takim poziomie, jakbym chciał. Jak wobec tego plan na ten rajd? Czyste dojechanie do mety, czy jednak patrzenie na czas walka? Myślę, że po pierwszym, drugim odcinku no będziemy widzieli tak naprawdę, gdzie jesteśmy. No niestety też problem trochę się stworzył w tym sezonie z klasą, tak? W klasie no nie wygląda to zbyt okazale, więc będziemy prawdopodobnie uczestniczyć w tym sezonie w klasie Open 2WD, która tak samo w tym roku jest klasyfikowana w generalce 2WD, więc jest tam około 10 czy 11 samochodów. Więc jakby to jest nasz cel i gdzieś tam walka o najwyższe lokaty w tej klasie. Wielkie dzięki.